on nie wisi na krzyżu, bo on zmartwychwstał. Te krzyżyki, które nosicie na szyjach, te krzyże w kościołach, to jest kłamstwo. On zmartwychwstał i nie ma go na krzyżu. Nie ma go na krzyżu. I dlatego, że zmartwychwstał, możesz mieć dziś prawdziwe życie. Możesz być wolny. Bóg cię nie oskarża. Bóg cię nie punktuje na punkcie twoich upadków. On cię nie oskarża. On nie chce w ogóle, żebyś ty upadał. Jak Jezus powstał z martwych, to powiedział do swoich uczniów, że grzech już nie będzie nad wami panować. Nie ma wielu dróg do Boga, to jest bzdura. Jeżeli wierzysz w cokolwiek innego, to jest po prostu bójda na resora, która cię rozczaruje prędzej czy później. Albo zdziwisz się jeszcze po tej stronie bytu, albo zdziwisz się po drugiej stronie bytu, gdy się okaże, że jedynym, który mógł cię uratować, jest Chrystus. Więc lepiej dobrze rozważ to, co słyszysz. Dobrze się nad tym zastanów. Możesz to odrzucić, ale to rozważ. Powiedz, Panie Jezu, chciałbym Ciebie poznać. Przyjdź do mojego życia. Przyjdź do mojego serca. Oddaję Ci moje życie. Oddaję Ci moje serce. Ustanawiam Ciebie moim Panem i moim Zbawicielem. Chcę Ciebie poznać. I chcę być z Tobą na zawsze. Kuba, ja się teraz pomodlę o Ciebie. Ja modlę się o Twoją mądrość. Ja modlę się o Twoją mądrość, Kuba. Ja zabezpieczam te słowa. Diable, zabraniam Cię wykraść cokolwiek z tej modlitwy. Amen. Jeżeli przyjmiesz Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela i uwierzysz w proste słowa Ewangelii, to On do Ciebie przyjdzie, do Twojego serca. Chcesz to przyjąć? Tak? Powiedz, Panie Jezu, ja wierzę w proste słowa Ewangelii. Ja wierzę, że Ty umarłeś za mnie i wstałeś z martwych w ciele. Panie Jezu, ustanawiam Ciebie moim Panem i Zbawicielem. Przyjdź do mojego życia. Przyjdź do mojego serca. Oddaję Ci moje życie. Całkowicie. Chcę być z Tobą na zawsze. Przemień moje serce. Żeby było wrażliwe na Ciebie. Okej. Ja się teraz pomodlę o Ciebie, Oskar. Duchu Święty, ja teraz zabezpieczam tą modlitwę. Przekonuj go o tym, że jesteś realny. Przekonuj go o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Oskar, ja błogosławię Twoje życie. Ja ustanawiam, że te słowa Ci jaśnieją do końca Twoich dni. Że jest Jezus, że On jest w zasięgu Twojej modlitwy. Zawsze. Na zawsze On jest w zasięgu Twojej modlitwy. Że nie masz lepszego przyjaciela niż Jezus Chrystus. Że On jest wierny. On jest dobry. Bóg chce dla Ciebie dobrze. On nie chce dla Ciebie nigdy złego. Pan chce dla Ciebie dobrze. Ja się modlę o to, że teraz ja zdejmuję zasłony z Twoich oczu, z Twoich uszu. Zmieniło się coś? Nie wiem. Dziwnie. Coś nowego? Serio. Serio. Coś poczułeś, tak? Pokój poczułeś? Tak. Dzięki nim odzyskałam życie, człowieku. Dzięki nim odzyskałam swoje życie. No tak, to się zaczyna, bo jest muzyka, no, ale ja nie chciałam tej wiary. Ja ci powiem tak, ja dzięki niej, rozdałam sobie tego Pana tam. Dokładnie tak. Kocham, ale w sumie, że mówię, że mam każdy człowiek, łącznie z Tobą, dostał porcję wiary. Tylko człowiek decyduje, jak to inwestuje, bo ty nawet nie wiesz, że ty każdego dnia w coś wierzysz. No, odkąd je poznałam, to moje życie jest szczęśliwe. Nie wiem. Jeżeli po prostu jest szczęśliwe, w ogóle mieć relację.
tylko wierzysz w to, pracuję, że on cię jestem szczęśliwa, nie kradnę, pracuję normalnie jak człowiek. Po prostu. Wprowadza nas swoją mocą na wolność. Oto Bóg, nasz Bóg, wyprowadza nas swoją mocą na wolność. Oto Bóg, nasz Bóg, wyprowadza nas swoją mocą na Oh,